Witam Państwa, Dariusz Szpakowski, a ze mną Włodzimierz Szaranowicz. Wspólnie będziemy komentować dla Państwa to interesujące spotkanie. Przejęcie piłki pod własnym polem karnym, dobra interwencja. Świetnie to zrobił, no wręcz wirtuozerskie zagranie. A czy to wykorzysta? Oddaje strzał, nie ma bramki. Źle przyjął piłkę i strzelił za bardzo w bok. Dostrzegł ten faul po wślizgu arbiter. Będzie rzut wolny. No, zastanawia się, czy nie strzelać. W meczu. Mamy powtórkę. Spójrzmy, jak znakomicie główkował. Świetna sytuacja. Bramka nie do obrony. Doprawdy był to zapierający dech piersiach gol. Myślę, że będziemy długo wspominać tę bramkę. 9. minuta i jest pierwsza bramka. Dobra sytuacja, niebezpiecznie. I będziemy mieli rzut rożny. Błąd, strata. Bradley. Jones. Czy to wykorzysta? Strzela! Mocne uderzenie. Broni z najwyższym trudem. Będzie rzut rożny. Przymierzył teraz z woleja. A jak on to obronił? To niewiarygodne. Znowu mają rzut rożny. Zagranie głową. Ależ piękna bramka. Ależ urwał się spod opieki. Głową umieścił pięknie piłkę w bramce. Znakomite zagranie, jak i cała akcja. Bardzo ładnie rozegrany rzut rożny. Jones. Jones. Nie przerywa gry arbiter. Będzie okazja. Uwaga, może być groźnie. Piłka nie dociera do adresata. Kiepska centra. Brawo, ładnie piętą. Jest teraz atakowany, próbuje mu zabrać piłkę. Dempsey. Obrońca poradził sobie z tym dośrodkowaniem. No tak, to nie może się podobać, zresztą słychać. Czy to wykorzysta? Zdecydował się na strzał. Piękny gol. Patrząc na powtórkę, muszę zadać pytanie, jak mógł popełnić taki błąd? I nie ma odpowiedzi, chociaż pytanie wydaje się pozornie proste.
Znalazł się tak blisko bramki, że musiał umieścić piłkę w siatce. No nie mają dzisiaj zupełnie litości dla rywala. Popatrzmy na liczbę oddanych strzałów w tym meczu. Interesująco zapowiada się ta akcja. No, gdyby sekundę później ruszył do tej piłki, atak spalony. Dobre przejęcie, brawo. Sędzia pokazuje kontynuację gry. No brawo, świetne wyjście z wodem. Jest szansa na groźną akcję. Ależ bliski strzelenia gola. Aj, szkoda, gwizdek sędziego spalony. Ach, fantastycznie, z voleja. No to nie jest futbol amerykański, wysoko nad poprzeczką. Dempsey. Ma trochę wolnego miejsca do oddania strzału. Źle ustawił się obrońca. Piłka odbija się od zawodnika i opuszcza pole gry. Pytanie, czy wykorzystają ten rzut rożny? Czy to wykorzysta? Piłkę w środku pola. Dempsey. Czy to wykorzysta? Piękne uderzenie z voleja. Zawodnik bez piłki wychodzi na pozycję. Poświęceniem, świetna, pewna interwencja. Jęgza, czy to wykorzysta? Jest szansa. Obronił, nie złapał, piłka w grze. Czy wykorzystają szansę w szybkim ataku? Dempsey. Drużyna przeciwna przejmuje piłkę w strefie obrony rywala. No teraz zagrał z wykorzystaniem bramkarza. Uderzenie, ależ pięknie. Tak się zastanawiam, patrząc na powtórkę, o czym myślał bramkarz, popełniając taki koszmarny błąd. Groteskowa sytuacja, kompletnie się pogubił. Właściwie można powiedzieć, zachował się bezmyślnie. Ale znakomity strzał, tuż pod poprzeczkę. Dość jednostronna była ta pierwsza połowa. Wynik 4-0 mówi sam za siebie. Absolutnie. Rozpoczęła się druga połowa tego jednostronnego widowiska. Czy to główkuje na bramkę? Skuteczna interwencja. Wybija piłkę głową. Czy to wykorzysta? No, strzela! Ale pechowo tracą samobójczą bramkę. Pech i dramat tego zawodnika. Musi teraz szybko wyrzucić to z głowy. Nic naprawdę nie mógł na to poradzić. Muszą się zebrać po tej utracie bramki samobójczej. Jest w okolicy kolega.
Świetna decyzja bramkarza. Tym wyjściem uratował drużynę od straty bramki. Czy to wykorzysta? Dobra okazja. Aj, blisko, słupek! Będą mieli szansę, będą wykonywali rzut rożny. Trzech zawodników zdecydował się zmienić trener. Trochę nerwowe to wybicie. Strzela! Strzał, ale prosto w rywala. No i znowu są przy piłce. Ważne przejęcie. No zobaczmy, czy sobie poradzi. Jones. Dośrodkowanie. Jones. Jones. Johnson. I po odbiorze strata piłki. Trener Amerykanów wprowadzi za moment na boisko nowego zawodnika. Bradley. Czy to wykorzysta? Dempsey! Jest! No, będzie gol! A jak niewiele zabrakło, słupek! Ograł go teraz. Świetnie przejął tę piłkę na skrzydle. I będzie zmiana w drużynie USA. No, ładne zagranie piętą do kolegi. Strata i przy piłce rywale. A teraz Beasley. Bradley. Świetnie zablokowana ta centra. Jones. Jones. W piłce Beasley. Johnson. Szkoda, ostatnio słabiej się spisuje. Wyraźny spadek formy. Czy to wykorzysta? Aj, niewiele brakowało, a to podanie doszłoby do adresata. Piłce Beasley, pole karne, ale obrońcy udało się przejąć piłkę. Trener Amerykanów wprowadzi za moment na boisko nowego zawodnika. Brawo, ładnie piętą. Oddaje piłkę koledze. Co wymyśli, żeby nie stracić piłki? Jones.
Dobre wybicie przez bramkarza. Odzyskali piłkę w środku pola. Jak mawia klasyk, prawdziwych mężczyzn poznaje się po tym, nie jak zaczynają, ale jak kończą. To będziemy musieli poczekać do końca sezonu, chociaż zapowiada się nieźle. Pora się żegnać, a żegnają Państwa Włodzimierz Szaranowicz i Dariusz Szpakowski.